Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w podcaście zatytułowanym Moc Rozwoju w Biedronce. Podcast nagrywamy przy okazji Dni Rozwoju. Jest to inicjatywa działu szkoleń i rozwoju. Ja nazywam się Piotr Zawisza i mam przyjemność tę rozmowę poprowadzić, a dziś w studiu są ze mną Marta Zwierz, dyrektorka do spraw rozwoju kompetencji i szkoleń. Cześć, witajcie. Mateusz Kuligowski, menedżer do spraw rozwoju. Dzień dobry, cześć. I Łukasz Garstecki, starszy menedżer do spraw rozwoju. Cześć, dzień dobry. Bardzo miło mi Was powitać. Moi drodzy, na początek pytanie rozrywkowe. Do wszystkich rzucam, rzucam na stół. Czym jest rozwój? I jakie mogą być w ogóle motywacje do tego, aby wejść na ścieżkę rozwojową? Dla mnie przede wszystkim rozwój jest to zbieranie nowego doświadczenia, czyli nauka poprzez pracę, poprzez różne nowe obowiązki. Przede wszystkim to jest działanie. Działanie w określonej ścieżce, które buduje nasze doświadczenie, które rozwija nasze kompetencje, no i też powoduje, że uczymy się na co dzień nowych umiejętności, nowych rzeczy poprzez działanie. Tak, no jeżeli chodzi o to, czym jest rozwój dla mnie. To przede wszystkim jest to podnoszenie kompetencji swoich e, poprzez zwiększanie zakresu odpowiedzialności zadań, które wykonujemy, wykonujemy na co dzień, a takim też motorem napędowym do tego mogą być plany rozwoju zawodowego, które między innymi skupiają się na rozwoju tych kompetencji. Uh -huh. Łukasz, a według ciebie? Tak, no dla mnie to planowanie rozwoju też jest ważne, ale tak sobie myślę, że sam rozwój to nie jest tylko historia zmiany stanowiska, awansu, e, zwiększania zakresu odpowiedzialności, ale też budowania takiego komfortu w miejscu, w którym się jest. Właśnie po to, żeby było łatwiej, żeby było skuteczniej, A moza tes Prozaicznie, żeby łatwiej zarabiać pieniądze. Czyli, a, a czyli można być na tym samym stanowisku i się rozwijać. Oczywiście to jest o planach budowania rozwoju i w ogóle planowania swojej przyszłości, ale dla mnie też sam rozwój jest po prostu budowaniem pewnej wygody i komfortu w miejscu, w którym się jest. Na przykład właśnie po to, żeby skuteczniej, szybciej, taniej, efektywniej realizować zadania, które się robi, nie zmieniając całe stanowiska, tylko będąc tam gdzie jest, bo przecież można mieć dużo fanów z tego, co się aktualnie robi. No i też myślę, że Podnoszenie swoich kompetencji, ono tak podnosi naszą, powiedzmy, wartość rynkową, a to zwiększa naszą szansę na to, żeby na przykład dostać podwyżkę. Czyli rozwój to nie musi się równać awans pionowy do góry. Nie Absolutnie zawsze. Absolutnie nie. nie. Okay, okay. A czy według Was istnieją jakieś kluczowe elementy skutecznego rozwoju z Waszej perspektywy? Czy można w ogóle, w ogóle wyszczególnić jakieś takie nie wiem, kamienie milowe? Do Wiedronki, ja, rozumiem. Y, tak, oczywiście. Cały czas jesteśmy w Wiedronce, cały w czas. W biznesie jesteśmy, y, jesteśmy w tej perspektywie. To ja, ja patrzę na to właśnie z takiej perspektywy biznesowej, czyli też w kontekście e, na przykład swojego zakresu odpowiedzialności celów, które mam wyznaczone, i, pa, i wiem, co powinnam osiągnąć, co powinnam zrealizować dzisiaj, ale też e, znajomość. E, sytuacji biznesowej, znajomość tego, w jakim miejscu jesteśmy pod kątem realizacji celów biznesowych, też daje mi taką dodatkową informację do tego, co w przyszłości może być istotne i jak już dzisiaj mogę zacząć przygotowywać się do tego, żeby osiągnąć te cele w przyszłości biznesowe firmy. Czyli to nie jest tylko ta perspektywa tu i teraz, ale też ta perspektywa długoterminowa, czyli trochę uh -huh. chęć przewidzenia tego, co w przyszłości może mi się przydać. Poprzedzone ewaluacją Oczywiście, tak. Uh -huh. Oczywiście, poprzedzone pewną ewaluacją, i do tego po prostu trzeba się przygotowywać. I myślę, że bycie tak na bieżąco i śledzenie różnych parametrów, różnych wyzwań, też śledząc pewne, nie wiem, nawet trendy rynkowe, to może mi dać po prostu taką informację, jakie te cele, jakby co mi będzie potrzebne też w przyszłości, żeby iść z tą falą rozwoju naszej organizacji. Mm -hmm. Panowie? Tak, jeżeli chodzi o, o mnie i o takie kluczowe elementy, no to przede wszystkim jest to wiedza na temat poziomu kompetencji w danych grupach zawodowych. Czyli to, jakie są mocne strony poszczególnych grup zawodowych, jakie są deficyty tych, tych obszarów. I dzięki temu też wiemy nad czym konkretnie należy się skupić i nad czym należy pracować, jeżeli chcemy rozwijać te kompetencje w ramach właśnie danej grupy zawodowej. Okej, okay, no to to jest ewaluacja taka typowa, rozumiem. Łukasz? Tak, ale to też jest no, łączenie tych marzeń o, i aspiracji zawodowych pracowników, też tym, jak są postrzegani przez organizację czy przez swoich przełożonych. Też, żeby trafnie podejmować decyzje dotyczące tego, jak marzenia zawodowe idą w parze z kompetencjami, które dany pracownik no, posiada albo chce rozwijać. Mhm. Marta, teraz pytanie do Ciebie, no bo Ty prowadzisz, prowadzisz ten zespół, który między innymi odpowiada za wdrożenia. Więc na, na wdrożeniach chwilę się zatrzymajmy. Co, co, co powinniśmy rozumieć pod pojęciem wdrożenia w biedronce? Mm -hmm. To już Ci odpowiadam. Wdrożenie to jest taki początek pracy w naszej organizacji, czyli to jest taki start, punkt startowy, w którym się znajdujemy, czyli też. Zaczynamy pracę na nowym stanowisku, w nowej organizacji, i to jest cały proces wdrożenia, który też możemy rozumieć jako pewien proces rozwojowy, przygotowujący nas do wykonywania obowiązków na stanowisku, na którym zaczynamy pracę. To z jednej strony ma dać nam wiedzę o firmie. Wiedzę o naszym dziale, w którym jesteśmy, ale też już taki instruktaż, co na moim stanowisku jest istotne, w jaki sposób powinienem pracować, więc to jest taki start, można powiedzieć, rozwoju w firmie i zespół, który opracowuje procesy wdrożeniowe, ma to jest właśnie jego główny cel czyli takie łagodne, profesjonalne, efektywne wejście do organizacji. Mm -hmm. Tu jeszcze nie ma. Jak rozumiem, na wdrożeniu jeszcze nie, nie mówimy właśnie o ewaluacji, o ocenach, a chcę trochę płynnie przejść do tego tematu, bo Ty, Mateusz, odpowiadasz za oceny. Dobrze. Za oceny pracownicze, u Was bieżące. No i właśnie, jak oceny pracownicze mają się do, do tego kontekstu, do rozwoju mm -hmm. i kiedy one to... wchodzą, wchodzą w życie? To myślę, że w ogóle warto zacząć od tego, że mamy dwa systemy ocen, które opiekują tak naprawdę stanowiska menedżerskie i niemenadżerskie dla systemów, system oceny pracowniczej, czyli tak zwane SOP jest dla właśnie stanowisk niemenadżerskich, natomiast PMC, czyli Performance Management Cycle jest dla stanowisk menedżerskich, no i staramy się, aby te systemy ocen nie tylko skupiały się tak naprawdę na tym, żeby ocenić pracownika za zrealizowane cele za zeszły rok, ale też, żeby były tym momentem docenienia tego pracownika za to, co wykonał i jaki wkład pracy włożył w, w swój zakres pracy. Czy to oznacza, że te SOPy one są dla wszystkich pracowników. 80 tysięcy pracowników biedronki, też wszystkich sklepów, magazynów. Tak, 80 tysięcy pracowników mamy wszystkich, uh -huh. natomiast z tego no, ponad 55 tysięcy jest objętych procesem oceny SOP i niecałe 2000 jest objętych procesem PMC. Także są to naprawdę dość spore liczby. E, można powiedzieć, że to jest takie małe miasteczko, które uh -huh. dostaje po prostu uh -huh. ocenione kompetencyjnie. E, no i dodatkowo jeszcze. W ramach właśnie e, tych systemów ocen e, przez wiele lat wypracowaliśmy w naszej firmie e, zagadnienie związane z wartościami. E, no i te wartości również są w tej chwili ewaluowane e, właśnie w tych systemach ocen. To znaczy, że odchodzimy trochę od kompetencji. A bardziej skupiamy się na tym, w jaki sposób te zachowania mają korelować z wartościami, które idą w nurcie naszej organizacji. Mm -hmm. czy, to, czy to skróciło ten proces trochę? No bo wartości jest pewnie mniej niż kompetencji. Mm -hmm. Znaczy, zachowań jest. Y Podobnie jakby dużo, tak jak mieliśmy w przypadku kompetencji, natomiast kompetencja jest pojęciem takim dużo szerszym. Natomiast mm -hmm. mówimy tutaj o tym, że chcemy w tej, chwili, w tej chwili skupiać się na tych zachowaniach, konkretnie związanych właśnie z, z wartościami. Ja chciałam też tutaj w kontekście tych wartości powiedzieć o innej rzeczy, czyli to, że teraz w naszych procesach ocen e, oceniamy wartości, to też daje taki sygnał do nas, do organizacji, że sposób w jaki pracujemy i sposób w jaki się zachowujemy e, przybiera na jeszcze większym znaczeniu niż dotychczas, czyli liczą się oczywiście e, poziom realizacji celów tych biznesowych, ale niezwykle ważne również jest w sposób w jaki to robimy i to są właśnie te zachowania mhm. i wartości, o których powiedział Mateusz. I one są pewną nowością, też odnosząc się do wartości chciałem dodać, że faktycznie koncentrujemy się na tym sposobie wykonywania, ale tak naprawdę wartości, pomimo że są nowe w organizacji, to są po prostu dobrze nazwane zachowania i takie symbole i drogowskazy, którymi kierowaliśmy się przez wiele lat w organizacji, a teraz po prostu je nazwaliśmy i spójnie je wprowadzamy do systemów. I działa. I działa. to może też warto wspomnieć jakie są to wartości w naszej organizacji. Myślę, że do tego do tego dojdziemy. E, więc pierwszą taką uwaga, wartością uwaga. jest e, codziennie nie podnosimy, podnosimy poprzeczkę. poprzeczkę. Tak jest. Drugą wartością jest polegamy na sobie, działamy zespołowo i trzecią wartością jest wierzymy w robienie właściwych właściwych rzeczy. I w ramach tych trzech wartości mamy też trzy komponenty. W związku z tym e, ten proces się nie skrócił, tak jak mówiłeś, e, więc mamy po prostu te dziewięć takich zachowań, które chcemy Oceniać w ramach tych systemów ocen. No okej, okay, nie skrócił się, to już wiemy, ale domyślam się, że no jest, nie wiem jak to nazwać, lepszy wynik, tak? Czy bardziej miarodajny wynik? No i właśnie to pytanie pogłębiające, jak ten proces. Oceny pracowników pomaga w identyfikacji i wsparciu ich rozwoju. Bo ocena brzmi, jak się słyszy ocena, to będą mnie oceniać. To na końcu będzie coś, coś niedobrego, a tymczasem w waszym przypadku tak zupełnie nie jest. Nie jest z tego względu, że dzięki temu, że mamy te systemy ocen, no mamy też jak na, jak na dłoni, tak naprawdę obraz tego, w jaki sposób te kompetencje w danych grupach zawodowych się przejawiają. Jakie są mocne strony powiedzmy zespołu, nawet tego samego, ale na na południu Polski, a jakie są kompetencje tego samego zespołu, ale na północy Polski. I dzięki temu, że mamy takie, e, taką wiedzę, możemy też planować agendę szkoleniową pod poszczególne grupy, tak żeby te poziomy kompetencyjne w ramach organizacji tak dużej jak nasza, po prostu wyrównywać. Pięknie, przechodzimy do kolejnego tematu, bo już padło słowo szkolenia. Marta, wspominam, że to odpowiadasz, twój dział odpowiada za wdrożenia, no ale teraz, chronologicznie, też za szkolenia. To znowu poproszę o. Zgadza się, tak? E, szkolenia jest, szkolenia są również istotnym elementem pracy mojego i mojego zespołu. I tak jak powiedział Mateusz, w procesach rowowych, tych procesach ocen rocznych, tam pozyskujemy informacje, jakich umiejętności, jakich kompetencji, na jakim mamy poziomie i z, jakby z tej bazy danych my czerpiemy informacje, jakie szkolenia będą elementami potrzebnymi do tego, żeby rozwijać pracowników naszej organizacji. Te ścieżki rozwojowe mogą być różne. To też wszystko zależy zawsze od pracownika, od tego, jakie ma aspiracje, jakie ma preferencje, jakie ma też mocne swoje strony. Też od jego chcieństwa? Tak, na pewno. No Przecież mhm. jeżeli ktoś nie ma takiej motywacji, nie ma takiej chęci, no to żadne szkolenie nie spowoduje, mhm. że będzie ten, ten, ten rozwój widoczny. Więc na pewno ważna jest ta motywacja, tak jak powiedziałeś, i to, żeby mi się chciało. Z drugiej strony, żeby mieć właśnie dostępne szkolenia, między innymi szkolenia czy inne procesy rozwojowe, z których mogę ja wybrać jako pracownik. Yy, to z czego chce skorzystać. I właśnie e, dział szkoleń e, opracowuje agendę szkoleniową w kontekście tych obszarów, które w procesach ocen czy też w procesach innych naszych, harowych, są istotne z punktu widzenia właśnie potrzeb rozwojowych naszych pracowników. I to, to jest jak, jakiegoś rodzaju matryca, że, że mm. podzielona na działy, departamenty? Na pewno podzielona bardziej pod kątem jakby rozwoju specjalistycznego, eksperckiego bądź też zarządzania ludźmi, po, też te kompetencje liderskie, tak? czyli jeżeli ja jako Marta dochodzę do wniosku i też porozmawiam z moim przełożonym, mówię, że chciałabym iść w kierunku liderskim być, zarządzać zespołem, wtedy mam możliwości, mam pakiet różnych e, szkoleń czy to też warsztatów, webinarów, najróżniejsze uh -huh. formy e, mogę też wykorzystać do tego, żeby w tym kierunku iść. I to jest jakby nauka, ale z drugiej strony, to co powiedziałam wcześniej, to doświadczenie też jest niezwykle ważne, czyli też patrząc na rozwój mój jako pracownika, zdobywanie wiedzy, ale też po prostu później doświadczenie poprzez codzienną pracę, to jest też rozwój i zbieranie tego, tych, tych umiejętności. Okej. Okay. Idziemy chronologicznie, tak jakby od procesu, od wdrożenia, oceny, identyfikacji, na, na podstawie identyfikacji mamy szkolenia, no ale gdzieś w tym procesie pojawiają się perełki osoby o wysokim potencjale. Łukasz, jak Wy to robicie? No, mamy właśnie taki specjalny proces, który temu służy, jak wspomniałeś, że systemy ocen kojarzą się właśnie z ocenianiem, i to jest trochę takie spinające. Tak, tak też korzystamy z tej wiedzy, która jest w systemach ocen, właśnie po to, żeby zobaczyć, którzy pracownicy są postrzegani przez swoich przełożonych, a tym samym przez organizację, jako ci, którzy mają potencjał do dalszego rozwoju. No i mamy taki Proces, który nazywa się MDR, czyli Management Development Review. I on właśnie koncentruje się na identyfikowaniu tego, jaki potencjał mają nasi pracownicy i wyłaniamy talenty. I tutaj się pojawia taka matryca, która nam pokazuje poziom gotowości naszych pracowników, i jest to. No, wyobraźcie sobie, jak dużą grupą tutaj zarządzamy, więc też no, z tych prawie 80 tysięcy osób, no, chcemy wyłonić te osoby, które no, będą liderami i będą budować przyszłość. Naszej organizacji, więc też do nich docieramy właśnie w tym procesie, ale potem też pytamy ich o to i prosimy o to, żeby się sami zgłosili do programów talentowych, które właśnie koncentrują się na rozwijaniu takich kompetencji przyszłości, takich jak otwartość na rozwój, czy myślenie krytyczne, albo zarządzanie poprzez wartości, bo dzisiaj sporo o nich mówiliśmy, więc też chcemy przygotowywać naszych ludzi do tego. No, okay, czyli to jest jawny proces w 100%, czyli przysłowiowy Adam Kowalski wie, że jest. Talentem, tak, że jest tą perełką o wysokim <noise> tak. potencjale. Może skorzystać z tych programów rozwojowych lub nie, to już Marta o tym wspominała, że, 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 że to jest wolny wybór, a możesz, yy, Łukasz, podać jakiś taki, taki konkret yy, programu rozwojowego, który koncentruje się właśnie na tych osobach, na tej grupie talentów. Tak, jest to program talentowy Sukces i ja. Yy, I to jest taka mieszanka dwóch słów, bo to jest sukces i ja. Yy, czyli właśnie ja w sukcesie, ale to i jest w nawiasie, bo to też jest program, który ma wspierać sukcesy w organizacji, czyli właśnie tego budowania, e, budowania silnego pipe'u w organizacji i tych następstw, e, też e, o takim budowaniu odpowiedzialności za zespół, w którym jestem. Ponieważ, jeżeli mam aspiracje zawodowe, chcę się rozwijać, to też warto sobie zadać pytanie, kogo ja chcę po sobie zostawić, e, i jak zabezpieczyć to miejsce. E, I to jest trochę temat do przełożonych, ale też myślę, że o każdy, że to jest temat dla każdego, kto myśli o swoim rozwoju, też w jakiej kondycji zostawi zespół, w którym aktualnie e, się znajduje. Także sukces, ja trzecia edycja i właśnie ona się koncentruje na tej otwartości na rozwój, na myśleniu krytycznym i na zarządzaniu poprzez wartości. No i tak jak wspomniałem, tutaj napisaliśmy do wszystkich osób talenckich, kto jest zainteresowany udziałem i żeby zgodnie ze swoimi preferencjami zgłosił się. No i w ten oto sposób, w tej edycji mamy 115 talentów, którzy przechodzą przez ten proces. To jest zawsze edycja roczna, jedna się kończy, druga zaczyna. Tak, dążymy do tego, żeby po każdym, po każdym systemie ocen, żeby mając świeże informacje na temat naszych pracowników, przeprowadzać proces MDR, czyli ten przegląd potencjału, i zaraz po nim zgłaszamy się do talentów z dobrymi informacjami i z ofertą szkoleń dla nich. No i właśnie, a propos jeszcze szkoleń, a propos w ogóle materiałów edukacyjnych, Możecie polecić jakieś materiały edukacyjne, no, szczególnie wartościowe dla rozwoju zawodowego. Ogólnie, biedrące, już nie tylko tak, nie koncentrujemy się tylko na, na tej topce, na, 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 na super, na osobach o wysokim potencjale, tylko ogólnie. Opowiedzcie trochę o tym. Mamy bardzo bogate portfolio różnych materiałów, warsztatów, szkoleń e, rozwojowych, e, więc można z tego korzystać, można z tego czerpać, bo naprawdę jest tam mnóstwo wartościowych elementów. To, co z mojej perspektywy, e, ja bym poleciła, to na pewno e, nasza eduakcja, która jest platformą learningową, dostępną dla wszystkich pracowników w naszej organizacji, e, co też jest pewnym, Fenomenem na rynku, a szczególnie patrząc na skalę biedronki, więc tam zamieszczane są najrozmaitsze, najróżniejsze informacje, które możemy wykorzystywać do. Tak zwanego samorozwoju, czyli kształcić się samodzielnie, ale również w kwietniu tego roku wystartowaliśmy z ofertą taką szkoleniowo-warsztatową, dedykowaną również do pracowników naszej organizacji, gdzie dobrowolnie możemy wybrać warsztat, szkolenie, na które chcemy się zapisać i później uczestniczyć w tym, w tym warsztacie. Pierwsza, pierwszy turnus, można, pierwsza tura tych szkoleń pokazała, że zainteresowanie jest jest ogromne e, i na pewno nie poprzestaniemy na tej pierwszej turze i w, do końca roku również planujemy kolejne, kolejne edycje. Także szczerze wszystkich zachęcam do tego, żeby śledzić e, kawałek EduAkcji, też newslettery nasze e, wewnętrzne, firmowe, bo tam zam zawsze zamieszczone są wszystkie najświeższe informacje mhm. w tym kontekście. Pa panowie, wy macie jakieś swoje ulubione materiały edukacyjne? Oczywiście, oczywiście, no to ja, skoro jesteśmy przy EduAkcji, o których mówiła Marta, to ja z taką, taką całą pewnością mogę polecić nasz, nasz najnowszy e-learning e od rozwoju po sukces. Jest to e-learning, który powstał tak naprawdę dopiero teraz, na początku maja e i on koncentruje się przede wszystkim na tej całej wiedzy związanej z systemami ocen, czym jest SOP, czym jest PMC, jak on przebiega, co tam się z nim znajduje, w jaki sposób należy, czy znaczy należy, w jaki sposób można rozwijać się w Biedronce, jakie są takie ścieżki rozwoju, e rozwoju zawodowego i to jest jeden aspekt, natomiast drugi aspekt to jest, e to, że mamy dodatkowo stworzoną taką wizualizację struktury naszej organizacji, na w związku z tym, że to jest największa firma w Polsce, ta struktura jest też bardzo rozbudowana. Domyślam uh, uh, e, się. Więc, jakby sama świadomość tego, jak ta struktura wygląda, ona też pokazuje e, potencjalnemu pracownikowi, który chce się rozwijać, jakie ma możliwości rozwojowe w naszej firmie. Że niekoniecznie ten awans pionowy e, jest, powiedzmy, jedyną jego ścieżką rozwoju, ale również może rozwijać się e, po skosie, czyli e, wobec, w, w, w rozwoju rozwoju w innych działach, nie? Okay. Mhm, tak, to teraz twoja kolej. Tak, czekałam bardzo na tę kolej, ponieważ słuchajcie, maj faktycznie jest takim miesiącem, w którym dużo mówimy o rozwoju, o podnoszeniu poprzeczki, ponieważ no, mamy taki cykl aktywności, który no, właśnie zachęca do takiej inicjatywy i do sprawczości w swoim rozwoju każdego z pracowników. No bo no, jesteśmy z centralnego działu, więc patrzymy na to z takiej perspektywy całych struktur, ogromnych procesów. Natomiast ostatecznie te, te aktywności wszystkie są po to, żeby, tak jak ty teraz się siedzisz, słuchasz, żebyś po prostu zobaczył, zobaczyła, jakie możliwości też w Biedronce się kryją i po co możesz sięgać i że czasami wystarczy się po prostu zalogować na platformę, przeczytać maila i zobaczyć, jakie są oferty rekrutacyjne, żeby, żeby zobaczyć, ile ile tych możliwości faktycznie jest. No i maj to jest miesiąc właśnie, do, do, który opiekuje temat rozwoju i tutaj 8 maja mieliśmy spotkanie z działem rekrutacji, żeby dowiedzieć się co nieco więcej na temat tego typu spotkań z ekspertkami z naszego, w naszej firmie z działu rekrutacji. No i myślę, że drugi też bardzo interesujący wywiad, który odbył się 15 maja z Tomaszem Dejtrowskim, który dotyczy polityki personalnej, w której też tak transparentnie mówimy o tym, co składa się na nasze wynagrodzenie, jakie są benefity, jak są zbudowane systemy premiowe. Więc myślę, że to są takie tematy, które są bardzo interesujące i. I e, takie, które e, czasami nie wiadomo, kogo zapytać, ale jednak nurtują nas, e, e, i, 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 i są nas ciekawe. No moi drodzy, chyba mamy to. Cała ścieżka, cała ścieżka została zaopiekowana. Ja mam przynajmniej takie poczucie jako prowadzący, ale też słuchacz, i mam nadzieję, że, że osoby, które będą słuchać tej rozmowy, e, dowiedzą się bardzo dużo. Patrzę też na tytuł, e, tytuł tego, tego odcinka Moc rozwoju w Biedronce. Jest moc. Jest moc. Jest moc. Jest. <laughs> Zdecydowanie. E, no, wy to potwierdzacie tym, 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 co powiedzieliście. Ja to potwierdzam, bo, bo wysłuchałem tego z ogromną przyjemnością. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. i oczywiście weźcie rozwój w swoje ręce. ręce.